Witam Państwa, znaczy witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj będzie rząd przemyśleń, które mają bardzo, będą miały dla Państwa oraz dla tych Państwa, którzy piszą maile albo dzwonią, bardzo praktyczny wymiar. I to też posłużę się temu własnym przykładem, żeby Państwo tu uzmysłowić. Otóż dziękuję za maile i komentarze. Wiem, że po prostu się dyskutuje na ten temat i sprawa wypłynęła przy ostatnim filmie. Ten film można powiedzieć, że jest jakby przedłużką poprzedniego filmu, ponieważ tam że pewne rzeczy pasowało powiedzieć, ale on był i tak już bardzo za długi. I po prostu musimy to rozciągnąć na ten kawałek, aby Państwu właśnie wyjaśnić tą praktyczną stronę tego wszystkiego, o czym mówimy. A sprawa dotyczy kwestii prawnych. No i właśnie. No i teraz tak. Niektórzy piszą maile, że mieli pod górkę całe życie. Mają dzisiaj kłopoty. Oni są mocno wierzący. Modlą się do Boga i tak dalej, i tak dalej. No przerobili trzy, na przykład przerobili trzy religie i tym podobne sprawy. O, no i po prostu oni jakby oczekują od nas jakiejś pomocy. No i właśnie ten film to jest jakby takim rodzajem tejże pomocy. Odpowiemy, o co tu tak naprawdę chodzi. To są oczywiście przemyślenia. Natomiast Państwo przerobicie, znaczy na pewno część z Państwa przerabia ten temat, że po prostu jest dość ciężko w życiu i są takie tak zwane dziwne rzeczy się dzieją w życiu i tak dalej. Ja Wam tutaj też zaserwuję własne przykłady. No, one się tutaj wplotą w cały ten ciąg tego filmu i sprawa wygląda tak. Ponieważ kiedyś na jednym z filmów powiedziałem, że no, że powiedzmy Bóg dał diabłu okazję, masz władzę, a więc po prostu teraz ty udowadniaj swoje tezy, te zarzuty. I w ten sposób przerabiamy zło. No i teraz można powiedzieć, że ktoś by mógł powiedzieć, no przecież tutaj jeszcze paru rzeczy, powiedzmy, no jakby ten diabeł miałby nieograniczoną wolę. O, coś takiego. Nieograniczoną. Nie. Nic z tych rzeczy. On nie ma tak zwanej nieograniczonej woli, tylko on musi operować w ramach prawa naturalnego. Czyli on musi się jeżeli kogoś atakuje, załóżmy Polanów, o tak powiemy, już tutaj nowocześnie, Polanów, jak ma atakować, czy to w historii, czy obecnie, to musi mieć na atak na nich ich zgodę. Trochę brzmi dziwnie. Przecież nikt tak by, powiedzmy, nie pozwolił jakimś siłą zła na działanie na siebie. Ale na tym polega oszustwo. Właśnie on musi dokonać jakiegoś oszustwa, aby atakować dane nas, o w ten sposób. On musi dokonać, żebyśmy mogli wyrazić zgodę na jego działanie. To jest bardzo ważne. Musi wyrazić, my musimy wyrazić na to zgodę. I właśnie my to robimy w sposób nieświadomy. I stąd właśnie później te maile, które Państwo wysyłacie, że macie cały czas, całe życie pod górkę. Dzisiaj też kłopoty. No i po prostu oczekujecie jakiejś pomocy. No i właśnie dzisiaj się przyjrzymy. I teraz tak. Zwróćmy uwagę, że sprawa dotyczy właśnie tego prawa naturalnego. Tego prawa naturalnego, gdzie żeby zgodnie z tym prawem, jeżeli dasz zgodę siłą zła, to nie do ciebie przyjdą. Tylko ty oczywiście nie wiesz tego. No, niektórzy ludzie są nieświadomi tego i klepią. Na przykład wydają zgodę. Wiecie, jak to wygląda? Dam przykład.
Na przykład, o, przykład wyborów politycznych, obojętnie jakich, to nie ma znaczenia. I nie ma znaczenia, że te, no powiedzmy, takie będą i tak dalej. Jakiejkolwiek po prostu. To jest jakby przyłożenie ręki do systemu diabelskiego, bo on jest system diabelski, żeby on, ten cały system, czyli diabeł sam wraz z armią duchów, które stoją za władzą tego świata, a my przerabiamy właśnie to zło, że stoją i w ten sposób ich jakby legitymujemy. My ich jakby uwiarygadniamy, my się otwieramy na tych, a siły zła mają pretekst, mają naszą zgodę, żeby nas niszczyć i robić nam problemy w ten sposób. Tak, to jest, powiedzmy, kwestia polityczna. Teraz kwestie religijne. Co robimy w kościołach? Jak tam jesteśmy tak czy owak? W jednym, czy w drugim, czy trzeci? Bądź wola twoja. Tak, tylko kogo to jest wola? Nie? Jakieś ojcze nasz i tak dalej. Wszystkie religie są diabelskie. Wszystkie władze polityczne też są diabelskie. A więc jeżeli my się otwieramy na władze polityczne, na władze religijne, to w ten sposób dajemy przyzwolenie, żeby nas kopano. No powiedzmy bardzo delikatnie. I stąd mamy ciągle, co możemy mieć właśnie ciągle problemy. Ale jeszcze jest inny aspekt tych wszystkich spraw. Mamy taką sprawę, którą ja na przykład zauważam, kiedy coś oglądam na YouTubie, to mi tak wyskakują. A to rzeź Wołyńska, a to mi wyskakują, powiedzmy, ten akcja Wisła, palenie, mordowanie dwóch stron i tak dalej. I to w kółko, powiedzmy, tego, co złe. No i teraz każdy powiedzie, no jak to, gdzie ten Bóg był, że on do takich rzeczy dopuszcza. No, w ten sposób diabeł wychował ludzi, żeby chodzili do kościołów. I od małego. W ten sposób dają wolę, niech się dzieje twoje, tak? Jakby tam wola, jak to tam jest? Bądź wola twoja. Tak, bądź wola twoja. No tak, diable, bądź wola twoja. No oczywiście każdy myśli, że to do Boga. No jakiego do Boga? Właśnie do diabła. W religiach kwestia politycy tak samo. Oni, jeżeli się otwierasz na polityków, no to wtedy mogą cię kopać, no bo oni dostali przyzwolenie. Bo pamiętajmy, że za ścianą polityków, przedstawicieli religijnych i innych stoją demony. Za hybrydami, które mogą być ateistyczne teoretycznie, też stoją demony, nie? Też stoją demony. Na przykład my mamy jakichś znajomych, tak? I teraz tak, spróbujmy się tylko otworzyć na nich, im zaufać, to tak samo jakbyśmy dali przyzwolenie tym demonom, które w nich siedzą, tylko oczywiście my nie będziemy od razu wiedzieć, czy tam ktoś jest demon, czy go nie ma. Ale z reguły widzimy hybrydy po postępowaniu. To nie jest taka złożona sprawa, albo aż taki problem. Hybrydę idę wyczaić. My dzisiaj mamy bardzo dużo narzędzi. Na przykład niebocentryzm. Wiecie, jaki jest generalny cel niebocentryzmu? Poznać tego, który jest w tym gigantycznym pałacu, poznać jego i nawiązać z nim więź, a nie więź właśnie z hybrydami, z przedstawicielami religijnymi, politycznymi i innymi. Na przykład z nasi znajomi. No, wszystko w porządku. Na przykład przyjaźnimy się z nimi. Albo kontaktujemy się z nimi. Ale my się w którymś momencie jakby nawiązujemy coś w rodzaju takiej więzi. Ja na przykład zrobiłem taki błąd dwa razy z tak zwanymi łowcami dusz. Zrobiłem dwa razy i co najmniej dwa razy wylądowałem w szpitalu. Dlaczego? Bo ja tym osobnikom, oczywiście nieświadomy, zaufałem. Gdybym nie zaufał, no to bym nie wylądował, ale po prostu zaufałem. No i tak się stało, że powiedzmy miałem ostatnie dwa lata, powiedzmy, taką historię, a nie inną. Ja miałem jeszcze mieliśmy po prostu szereg jakby tak zwanych znajomych. Utrzymaliśmy z nimi kontakt na WhatsAppie i tak dalej. Ale się okazało, to też były demoniści
demonistki, po prostu to byli osobnicy, którzy w nich siedziały demony i później po prostu na przykład mnie atakowały i to ostro. Miałem swoiste problemy zdrowotne przez nich, ale to już przerobiony temat. Teraz jestem o wiele, wiele ostrożniejszy. I teraz Państwu co chcę powiedzieć w takiej sprawie. Oczywiście zadacie sobie pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do tych rzezi i tak dalej. No wiadomo, oni chodzili też do kościoła, przecież ci wszyscy, którzy no, byli ofiarami rzezi. Ale pytanie, kto te rzezie uskuteczniał, organizował. Słuchajcie, żadna rzeź wołyńska, czyli to nie była tak, go powiedzmy sobie, przyszli, tego sobie zamordowali i do widzenia. Ktoś tam za nimi stał. Dlaczego? Albo wojna światowa. No przecież jedna wojna, druga tego. Rzezie, miliony zabitych i tak dalej. Pamiętajmy, za piramidą, tak zwany hybryd, stoi piramida demonów. To jest raz. I na przykład teraz, żeby ta machina tego systemu mogła funkcjonować, to musiało być pieniądze, bo to jest tak zwany środek płatniczy, a więc żeby była wojna, to musi być kasa. Pierwsza, druga i tak dalej. Każda wojna to musi być kasa. I teraz tak, no, co tu się dzieje, powiedzmy. Ja dam taki przykład, który Państwa jest znajomy. Bardzo dobrze, możecie nawet lepiej to, co ja teraz opowiem Państwu, znać, ale to jest właśnie typowy przykład, jak się po prostu, jak dokonuje się, po co jest oszustwo, po co jest oszustwo, po to, że była tak zwany kapitał obrotowy. I teraz tak, jeden osobnik w Londynie, ale to w sumie on nie zorganizował, tylko ci, którzy za nim stali, powiedzmy te demony to zorganizowały, bo one widziały. Była bitwa pod Waterloo, wygrana przez Anglików. Ale informacja przyszła przez blokadę, przez wszystko tego, na tyle ta informacja przyszła na giełdę londyńską, że Anglia przegrała. Giełda pikuje w dół, za, powiedzmy, symboliczne pensy, tenże osobnik, on wykupuje ją. Wykupuje całą Anglię, a ponieważ Anglia miała swoje potężne kolonie i one jeszcze rosły dalej, mówiło się, że Anglia jest tak wielka, że nad nią słońce nie zachodzi, bo wszędzie na wszystkich kontynentach były kolonie. No i teraz o co chodzi? A więc po co było to oszustwo? Po to, żeby był materiał do władzy, że masz kapuchę, no to możesz po prostu, masz kapitał obrotowy. I teraz my jakby, czyli już powstał kapitał obrotowy, może tak, Anglia, przemysł brytyjski został wykupiony przez jednego osobnika, kolonie się rozeszły, kapucha wracała do Londynu, wszystko, kosztowności, bogactwa całego świata, wszystkich kolonii, a nad tym wszystkim, nad tą potęgą panował jeden osobnik i to jest do dzisiaj, powiedzmy, to jest rodzina osobników. A już nawet nie muszę jakimiś tam nazwiskami obracać, bo nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale my teraz zobaczmy, do czego jest ten, jak to ma wpływ. Wracamy na własne podwórko, rok 26. Mamy tak zwany przewrót majowy. Też chodziło o bank centralny i też trzeba było to zrobić. I przyjechała odpowiednia do Polski masa złota i za to złoto można było zrobić przewrót majowy, bo się wszystkie kupiło. No bo już można powiedzieć, już wcześniej pracował kapitał obrotowy, no ale w 26 roku to jest taki przykład dla nas. Kapitał obrotowy, to złoto wędruje tu się robi, organizuje ten przewrót majowy, no i już po prostu się ma w garści całą Polskę i w ten sposób oszustwem jest przyzwolenie na to, na co? Jest przyzwolenie, w ten sposób wszyscy klepią, no bo to jest teraz nowy rząd, a więc on jakby wygrał, no bo jedni drugim oddali władzę, nie? Na moście, z tego co wiem. Chyba tak to wyglądało. Na moście przekazał, jeden drugiemu przekazał władzę. No i co przekazał? Siłę, możliwość, klepnięcie, że siły zła będą mogły niszczyć Polski. I tam rzeczywiście takiego agenta jednego przysłali, który po prostu niszczył całą gospodarkę, która była tak słaba, że w 1939 roku nie była
stanie się oprzeć, no opierali się tylko przez miesiąc, na wale hitlerowskiej. Ale teraz no, kapitał obrotowy dalej tego, a więc możemy sobie w ten sposób kombinować, jak Hitler doszedł do władzy, jak to była tego jego, ile musiał mieć pieniędzy, żeby postawić w ciągu ilu? Do władzy dostać w 1933, a w 1939, czyli 6 lat, on sobie już po prostu, ile trzeba było kapuchy wpompować w Niemczy, tak zwanego kapitału obrotowego, żeby można było, a więc można było rozpętać kolejną wojnę, a więc zabijanie innych i tak dalej po prostu, nie? W naszym przypadku, w takiej mikroskali powiedzmy, a więc widzimy już, jakie są mechanizmy tego wszystkiego, bo ktoś wyraził, diabeł nie może tak funkcjonować, że on musi funkcjonować w ramach tego prawa naturalnego i on nie może tak sobie po prostu palić, wieszać i mordować. Wszyscy, niektórzy muszą klepnąć, wiem o co chodzi, muszą po prostu klepnąć, muszą to zatwierdzić, wyrazić zgodę. Świadomie, nieświadomie, a czy świadomie tego nikt nie zrobi, tylko chodzi o to, żeby ludzie nieświadomi wyrazili na to zgodę. Nie? W ten sposób, i to jest mechanizm, możecie sobie dawać inne przykłady, żeby to zrozumieć, ale najprostszy przykład to jest właśnie mój przykład, właśnie kiedy ja otwierałem się, czyli ja miałem zaufanie do czego? Do kogo miałem zaufanie? Do łowców dusz, jednego i drugiego. Jednego w 2016, a drugi był w 2017, nie? No i w ten sposób nieświadomie wyrażam, bo nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero się połapałem powiedzmy za jakiś czas, ale wtedy ja wyrażałem zgodę, no i lądowałem w szpitalach, nie? I były problemy zdrowotne, inne i tak dalej. I teraz wracamy do tego przykładu, chyba z początku, który mówiłem na temat tego maila, tak? Czy tam powiedzmy, że ktoś ma podgórkę, tak? Podgórkę i tak dalej, są problemy i tak dalej. No dobra. Tutaj chcę powiedzieć w takim przykładzie, że ktoś jak ma takie aż duże problemy, a więc musi no, zastanowić się na tym, po prostu komu ufa. Ale teraz mam jeszcze, my nie jesteśmy tacy jakieś, jakby takie bezbronne kurczaki, że w nas będzie każdy kopał w dupę i tak dalej. Tak to można powiedzieć, że można takie tego, ponieważ już to przerobiliśmy ten temat i możemy Państwu to powiedzieć. I tak właśnie czekaliśmy na okazję, żeby to powiedzieć. No i tak jest. I teraz tak. Czym jest na przykład niebocentryzm? To jest papierek lakmusowy. Można rozpoznać hybrydę. Można, chociaż hybrydy czasami się maskują, udają niebocentryków. Trzeba też być ostrożny, na kogo się człowiek otwiera. A więc tak, jaki jest sens niebocentryzmu? Dlaczego powiedzmy z nią, na przykład, dlaczego z tym niebocentak zajadle po prostu wojowano? Właśnie chodzi o to, ponieważ to jest papierek lakmusowy. A więc rozpoznajesz hybrydę tego, czy tego, tamtego po postępowaniu i po podejściu do tego. A więc widzimy, jeżeli ktoś tego nie za bardzo nie przyjmuje, a więc trzeba się zastanowić, dlaczego on tego nie przyjmuje, mimo że to zostało już nie wiem ile razy tak udowodnione, że nawet Lenin martwy by, raczej by wstał ze swojego mauzoleum. Zresztą tam w mauzoleum nie siedzi, tylko go tam zwieźli taką windą w dół i go moczą chyba codziennie czy co jakiś czas. Ale mniejsza o to, on by nawet stał. Tyle jest po prostu materiału dowodowego. Ale o co tu głównie chodzi? Po prostu, że możemy w ten sposób rozpoznać naszych przeciwników. I dlatego właśnie była bitwa o niebocentryzm przez bite 2,5 roku co najmniej. Tak było właśnie. Ponieważ my mamy takie narzędzie. My w tej chwili jak na przykład wiemy, że no ktoś jest taki, a więc coś tam nie za bardzo kontaktuje z nami. Jeżeli my się tam na kogoś otwieramy, to w tym momencie też jest wiedza na temat prawa naturalnego i tej kwestii spornej, która powstała właśnie, kiedy szef buntowników powiedział, że ja tu będę lepszym Bogiem od ciebie. I ten szef buntowników też nie do końca ma tak zwaną, nam się może wydawać, że on ma tak zwane prawo bezwzględne. Nie, nie. To jest prawo względne w ramach prawa naturalnego.
To jest to. No dobra, nagadałem się. A teraz poprosimy Violę. Violę nam to jeszcze tutaj dołoży. Dołoży do tego, co ja powiedziałem. Jakoś, no, jeszcze udokładni, powiedzmy, pewne elementy. Oczywiście to jest też rodzaj, to co ten film jakby tutaj jest po to, żeby to było jakby elementem, przemyśleń dla Państwa. To nie jest to, że ja powiedziałem, Viola powiedziałaś i tak dalej. To jest po prostu praca. Państwo pracujecie nad sobą, nad tymi sytuacjami, które macie. I pytanie, kogo wy macie za znajomych? Dlaczego? No i teraz każdy może już nie musi pisać maila do mnie, do nas, tylko od razu wie, dlaczego są problemy w życiu. Ktoś nawet jest przygnieciony. Może nawet nieświadomie coś klepnął, otworzył się na kogoś. No i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest, z przykładami to jest głębszy temat, ale kto z Państwa ma problemy, no to ten film będzie chyba bardzo, bardzo praktyczny. Ale dobra, ja się wyłączam. Prosimy Violę. Witam. Co ja mogę dodać? Gdyby ten buntownik miał władzę absolutną, to on już by nas na starcie wszystkich wymordował, to po pierwsze. I niebocentryzm by nawet nie funkcjonował, nigdy by nie zaistniał. Oczywiście. I przede wszystkim po to są te wszystkie socjotechniki, manipulacje. Raz, żebyście się Państwo nie dowiedzieli prawdy, gdzie żyjecie, gdzie jest Bóg, jak to wszystko funkcjonuje. Zresztą, co ja będę Państwu tłumaczyć? Państwo wiecie, po co są manipulacje i socjotechniki. Na pewno jest potrzebne, żeby Was oszukać, żeby uzyskać zgodę. Bo każdy z nas ma wolną wolę. O wolnej woli nie będę mówić, bo wiele materiałów jest na ten temat i wiecie Państwo, co to jest wolna wola. Kiedyś podawaliśmy te formułki, czy tam te deklaracje tak, wolnej woli. Natomiast one nie będą działać w momencie, gdy będziemy nawiązywać kontakty z podejrzanymi osobnikami, którzy mogą nam robić krzywdę. Jak nam mogą robić krzywdę? Ja tutaj wkroczę z tym swoim czary-mary. To czary-mary to nie wszyscy lubią u mnie, ale ja muszę Wam to powiedzieć, ponieważ myśmy byli polany. Do tej pory jesteśmy. Byliśmy polami energetycznymi. Prawdopodobnie od pola Torusa, bo każdy je ma, prawda? Więc my, mając jakieś relacje, niekoniecznie z drugim człowiekiem, z drugim polanem, a z jakimś podejrzanym osobnikiem, jeśli my się otwieramy, jeśli my mamy zaufanie, to nawiązujemy jakąś nić, jakiegoś porozumienia, jakaś jest to relacja. I przez tą nić energetyczną albo jesteśmy ssani, albo jesteśmy kopani w tyłki. Właśnie przez tą nić energetyczną. Dlatego jeśli Państwo sobie przemyślicie, jeśli macie jakieś problemy i sobie przemyślicie, że z tej strony, czy tam z tej strony, czy dostaję po tyłku i już przyjdzie nam na myśl, że ta osoba kiedyś, no dobra, dzisiaj jej nie lubię, bo okazało się, że to jest podła hybryda, ale lubiłem ją kiedyś. A relacja jest w dalszym ciągu. Energetyczna nitka i trzeba ją przeciąć. Mentalnie, po prostu podejść, przeciąć nożyczkami, do widzenia. Na różne sposoby. Tego jest mnóstwo na internecie i to akurat nie jest ściema. Druga sprawa, jak wyglądały manipulacje. Bo tutaj niektórzy z Państwa chcieli się dowiedzieć, jakie to są dowody na te moje słowa. Przede wszystkim dowodem to jest to, że Państwo musicie wiosłować i musicie poznawać prawdę, dlatego że dopóki będziemy używać tych słów kluczy typu Słowianie, Rzeczpospolita, zaraz Wam wyjaśnię, to dopóty będzie się źle działo i z nami, i w naszym kraju. Bo dlaczego? W 1223 roku, no tak oczywiście taką chronologię się uznaje, więc takiej ja będę używać, Wincenty Kadłubek, który prawdopodobnie był antypolakiem, antypolanem, wprowadził w obieg dla nas takie pojęcie jak
Rzeczpospolita Polska. I teraz zadaniem dla Was jest sobie spojrzeć, nie dość, że rzecz, to jeszcze jakie znaczenie ma słowo pospolita. I tam się dowiecie, że jest to zaproszenie innych do naszego kraju, żeby sobie tu robili cimcum. Czyli rób ta, co chce ta, jak to owsik mówi. Kwestie związane z lachami. Ostatnio bardzo usilnie poszukiwałam właśnie odnośnie tych lachów i już pomijam ten fakt, bo nie chcę tu nikogo obrazić, bo jest to staropolskie słowo. Tak jak mówiłam, nie jest słowem pierwotnym, bo jest nam z góry nałożonym słowem. Słowo lachy pochodzi od lęto. Jest to, słuchajcie, pole nieużyteczne u gór, pole do zajęcia, wolne pole do zajęcia. Słuchajcie, no to nie ma się co dziwić, jeśli nam nałożono słowo lachy od lęta, słowo Rzeczpospolita, to się nie ma co dziwić, że dziś mamy to, co mamy. Dołóżcie jeszcze polano, to o czym mówiłam w poprzednim filmie i macie tutaj już prawie że całość. Jeszcze Wam coś powiem. Wiemy wszyscy o klątwach, że na Polskę nakładano klątwę. Synonimem klątwy jest nic innego jak ekskomunika. A teraz sobie napiszcie to słowo ekskomunika. Ex, czyli była, czyli dawna, była, komunika, komunikacja. Czyli co? Oni nakładali na nas nasze pierwotne słowa, tak naprawdę, które miały moc energetyczną. W ten sposób ja Wam mogę dać takie dowody i Was zachęcam do tego, żebyście szukali, tak jak ja siedzę i szukam, bo uważam, że dopóki będziemy posługiwać się słownictwem, które pracuje na naszą niekorzyść, dopóki będziemy mieli źle. A jakoś musimy dotrwać, tak? Do momentu, kiedy tam odpali się to centralne słońce. Jeszcze mam tutaj dwie sprawy, znaczy jedna to już powiem na koniec filmu, natomiast teraz się spytamy, jak to jest z tym ssaniem? Żebyś to wytłumaczyła. Jak to czujemy, jeżeli ktoś nas ssa? No, miałam taki przypadek, nawet ostatnio, że byłam po prostu bez sił witalnych. I to wygląda, jak to wygląda. Nie mamy siły, nie mamy ochoty na nic. Jesteśmy wykończeni i psychicznie, i fizycznie. Mało tego, jeśli mamy taką relację silną z kimś, kto jest tak zwanym minusem, czyli jakąś hybrydą z demonem, to mamy również jakieś podszepty, to jest mało powiedziane, to jest wręcz, nie wiem jak to określić, ale to jest wręcz jakby sterowanie naszym jakimś i postępowaniem, i myślami, że możemy robić coś wbrew sobie. To tak. Dobrze. Wywieranie wpływu, to tak jakbyśmy mieli podczepkę, której de facto nie mamy. Ale wywieranie wpływu na sposób myślenia, o, tak? Tak, to te nici energetyczne, proszę Państwa, są naprawdę bardzo ważne. I jeśli macie podejrzenie, że kurczę, ta osoba to jest wampir energetyczny i ciągnie ze mnie, to przemyślcie sobie, czy Wy macie z nim, z tym osobnikiem jakąś relację, którą trzeba przeciąć raz na zawsze. I nie ma się co szczypać, po prostu jak macie w otoczeniu jakąś podłą hybrydę, która Wam miesza w życiu, to trzeba ją też kopnąć w tyłek, zablokować ją na wszelkich poziomach i odciąć raz na zawsze. I wtedy będziecie mieć spokój. Tak jak ja teraz. Bo tak jest. My przerobiliśmy pewne rzeczy. Przerobiliśmy i naprawdę zaufanie do wszystkich. Pamiętajcie, że jest nas bardzo mało. Większość to są hybrydy, więc wcale nie zalecam, żeby tak być ufnym do każdego i tak jak tutaj w internecie się mówi, otwierajcie swoje serca. Oczywiście my też mówiliśmy o sercu. Z tym, że my mówiliśmy, że my mamy swoje serca otwierać na więź z Ojcem. To jest zupełnie co innego, jak otwieranie serca na wszystkich dookoła. No dobrze, jakieś pytanie jeszcze masz? Ja mam jeszcze jedną sprawę, właśnie w związku z tym, całym tym materiałem, to muszę to powiedzieć. Otóż tak,
muszę to powiedzieć, jaki jest cel, sens w ogóle niebocentryzmu? Bo to jeszcze ta myśl, powiedzmy, miałem ją kiedyś powiedzieć, ale no widzicie, jak to wygląda. Filmy się robi, po prostu jest tematyka taka. Jaki jest sens, cel niebocentryzmu? Żeby Polany dowiedziały się, gdzie mieszka ten, który mieszka w kuli, że ta kula jest i ona jest widoczna w pewnych warunkach pogodowych. Ona jest widoczna, a więc nie ma tutaj, a więc oni mają, Polany mają nawiązać więź i otworzyć się na tego, który mieszka w tym diamentowym pałacu. I to jest cały sens niebocentryzmu i po to z nim wojowano w bite 2,5 roku. Chociaż no, teraz tak samo są inne tam metody, ale mniejsza o to, to już są drobiazgowe sprawy, więc to jest najważniejsze. Właśnie pałac miał być ukryty, chociaż od którego roku był widoczny? Notatki na ten temat. Ja już nie pamiętam, ale bodajże 1400 coś, tak? Tak, bodajże. No, a od 1400 były już notatki na ten temat, że w jakich warunkach i kiedy był widoczny i co to było, nie? No ale to dobrze, to już powiedzmy to. My dzisiaj sobie możemy z pomocą internetu powiedzmy obejrzeć różne warunki, gdzie jest on widoczny, a więc po prostu a więc to jest najważniejsze tutaj z tego wszystkiego. Jeżeli mamy jakieś chcemy mieć zaufanie, chcemy się otworzyć, to się otwieramy na tego, który mieszka w tym gigantycznym pałacu. I wszystko. Na razie. Do usłyszenia.